Cześć, siemaneczko widzowie. Przed chwilą zakończyłem vloga, którego oglądaliście. No tak więc widzowie, niestety ten plik nagrał się w slow-mo. Co tutaj mówię, że zakończyłem w tym miejscu vloga, którego dzisiaj oglądacie, czyli we wtorek. Ten vlog, co teraz widzicie, był nagrany we wtorek przed końcem pracy. Nagrywałem go jako po prostu drugi vlog. Niestety ten plik nagrał się w slow-mo, tak więc nagrywam się podczas montażu. No i co, mówię tutaj, żebyście zostawili łapkę w górę. Ja po pracy będę jechał do sklepu Action. Macie to w dalszej części vloga. Tak więc zostawcie suba oraz łapkę w górę, a ja zapraszam was na ten odcinek. Siema! No, tak więc aukcja widzowie idzie jak najbardziej w najlepsze teraz. Maszyny schodzą za bardzo dużą sumę. Nie spodziewałem się naprawdę, że takie stare maszyny potrafią chodzić po 180 tysięcy, po 380 tysięcy. Jest to masakra. Chwilę oglądałem tam na internecie, po ile te maszyny chodzą i w ogóle. Ale naprawdę masakra, to jest naprawdę masakra widzowie. Jak zobaczyłem, stara maszyna poszła za 180 tysięcy. Akurat koło niej stoję, tak więc wyjdę wam pokażę. Widzicie widzowie, ta oto maszyna. Nie wiem w ogóle nawet co to jest. Ale takie coś poszło za 180 tysięcy. Ja bym tyle naprawdę nie dał. 180 tysięcy euro. Widzowie, są to naprawdę absurdalne ceny, za jakie te maszyny schodzą. No ale trudno, to nie moja kasa. Ja wiem jakie tutaj są maszyny, wiem, że są zepsute. Niektóre, które naprawdę idą za dobrą kasę. No ale ktoś pewnie umie je sobie naprawić i zrobi na tym jeszcze jakiś zysk. Tak więc widzowie, ja już pracę skończyłem. Teraz właśnie zasuwam do miasteczka obok, do Actiona, po drobne zakupy. Myślę, że zaliczę również polski sklep. Jakieś drobne produkty się zakupi. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że ten wiatr wam nie przeszkadza. A jeśli wam przeszkadza, to wyświetlą wam się napisy. No, a ja sobie jadę, pada mi niestety bateria w telefonie, więc nie wiem ile dam radę wam nagrać w Actionie. Tak więc już z góry dziękuję wam za oglądanie tego vloga, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym, a teraz wam wyświetlają się ujęcia z Actiona. Tak więc widzowie, ja już zakupy zrobiłem. Kilka rzeczy w polskim sklepie, wydałem na to 60 euro. W Actionie kupiłem taką półkę. No, zrobiłem tam zakupy takie spożywcze, typu wędlina, jakieś chleby. No i wracam już do domu, tak więc jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Widzieliście kilka świątecznych rzeczy w Actionie. A ja dziękuję wam za oglądanie tego vloga, oczywiście łapeczka w górę, mile widziana, subik na kanale, dobijmy tych 400 jeśli możecie, a mi nie pozostaje nic innego tylko życzyć wam miłego wieczoru, siemanko!